Hejka, witam Was kochani, popołudnie, ale dzisiaj zachmurzone, więc jak jest zachmurzone, to też tak wygląda, jakby wieczór był. A mam nadzieję, że ten vlog będziecie mieli już w piątek. Ja mam jutro wolne, jutro jest piątek, właśnie skończyłam pracę i będę rozpakowywała paczki od mojej mamusi i od Patrycji, chrzestnej Kubusia. Polski. Dziękujemy bardzo. Ja lubię, słuchajcie, takie małe paczki dwukilowe, bo moja mama jak wybombie paczkę 10-kilową, ona tak śle do Ameryki, jakby odwrotnie. W Ameryce tak powinni słać do Polski, a nie. Ona jak tak wyrzuci coś czasami, to wszystko tam w tej paczce jest. Więc dobra. Miałam ochotę na mleko, nie pytajcie mnie dlaczego, po prostu chciałam się mleka. Dobra. I otwieramy paczuszkę. Dzisiaj mam zamiar iść do sklepu, kupić balony, no bo... Patrzcie, ja nawet nie wiedziałam, że do Was nie mówię. Dzisiaj mam zamiar iść do sklepu, kupić balony, bo jutro James ma dokładnie 50. urodziny. No i oczywiście, znając mojego chłopa, nie dość, że nie chciał mieć żadnego party, to jeszcze uparł się, że on nic nie chce, więc kupiliśmy mu matę. Taką matę chyba Wam w jednym z vlogów pokazywałam, bo ona zaraz przyszła, jak do Nigerii on poleciał. Polskiego flaga. Jej! Super to Pawełka. Dzięki Patty. Oh my gosh. Uwielbiam takie. Fajnie. Ja jej nigdy nie dałam znać, kurczę, na ile to ma być. I kobita wzięła na 5 lat. Nie, to dobrze. Troszkę większe, ale jest ok. Super. O! O! Będzie miał taką wodę fajną. Do tego. Żabkę, o, bardzo fajnie, parę innych ciuszków. Patrycja, ja lubię, jak twoje ciuszki pachną. Ja nie wiem, czy ona je czymś spryskuje, czy nie, w każdym razie one tak fajne pachną. Tu dodatkowe prezenciki, co byście się nie nudzili, i następnie komin. Ja nie wiem, jak ten komin się nosi, gdzie jest góra, gdzie jest dół. Chyba tu jest dół, nie? No bo tu by szło na ramiona, tak? Ktoś mi wytłumaczy. O, lubię takie rzeczy. Mój styl. Tu następne ciuszki dla Pawełka i... Mój Patrycja mi zawsze kupuje Volume Million Lashes, bardzo lubię, z L'Oreala. A co to jest? O, to jest chyba do czarżowania. Nie, nie do czarżowania. Podkładka antypoślizgowa, no mega, mega, super. Szalik albo to do mnie. To mi musisz wytłumaczyć, do kogo jest ten szalik, bo ja się nie znam. Ale miluśki, fajny, słuchaj. O, no i to słuchajcie, zobaczcie, 3 miesiące później, ale ja wiem, że ta poczta tak chodziła. Merry Christmas, kartkę mam. Jaka śliczna. To sobie postawię na chwilkę, na dzień lub dwa, a później schowam do krysmasowych kartek. No, dzięki, dzięki. Dobra, teraz paczuszkę od mamy. Wszystko to Jamesowi też spakuję. Dostał laczuszki, podkoszulki. Ja zawsze mówię, podkoszulki, skarpetki to się zawsze przyda. Taki fa. Pod pachy, też ładne. A to co? O, krawaty.
po chłopaku. Tu babcia takie, taki zielony. Chłopaki będą mieli na różne okoliczności, chociaż oni mało teraz tych krawatów noszą, ale... O, o ale fajne! Made coffee, not waste. Fusy z kawy, oh my gosh, ale pomysłowe. Naprawdę mega. Nie. A to co? O, chyba na Pawełka. Jesus. Zobaczymy, jak przyjdzie teraz przedszkola, co powie na to. Okej, okay, mama jak zwykle, kawki, nie kawki, witaminki, jabłoksy. Zobaczcie, jaka fajna, 50. Do mnie też fajna. Tu obrazek wyleciał, cicho. O, łuski. U nas się wkłada do portfela łuski, że się pieniądze trzymały. Macie taki zwyczaj też? Kochani, w tle szumi, doszłam do tego, co to było, więc był to czajnik, który położyłam, więc przepraszam bardzo, szumi w tle, ale mam nadzieję, że mniej więcej dobrze mnie słychać. Yeah. Okej, okay, Pawełek, za co ci, babcia? Okej, okay, co? Wow, o, to jest gołąbek? Pokaż się, Pawełku. Ach, jaki piękny z przedszkola. Ale fajny. Pawełek, dmuchnij tu. Dmuchnij tu, Kuba, zobacz. No, dmuchnij, tak zrób. Mocno, jeszcze raz. No, usteczka musi zrobić tak. Tu, nie zakrywaj tej dziurki. Nie, tak nie, patrz. Zrób tak. And now blow the air. A widzisz? Jeszcze raz. Jeszcze raz. Nie. Blow the air. Powietrze. Nie. Udało ci się raz. Mama tu obrazki święte. Mama tu wszystko musi pochować. Patrz to. Nie czekoladka. To weź cukiereczki. Proszę. Powiedz dziękuję, babcia. Głośniej. Dziękuję, babcia. I powiedz dziękuję, ciocia Patty. Dziękuję, patrz, ciocia Patty ci takie do picia. I dziękujemy też cioci Agi i wuja Pablo, bo pewno też się coś tam dokładali u babci w paczuszce. Kochani, tak się w sumie spieszyłam, że w ogóle wam zapomniałam nagrać relacji ze sklepu, więc nie fajnie, bo wybierałam akurat do Jamesa wszystkie rzeczy, bo ma jutro, czyli w piątek, urodziny. Więc będę musiała wam wszystko pokazać w domu, bo tutaj słabo widać. Ja teraz jadę, a u nas pada śnieg, więc nie chcę się dekoncentrować. W każdym razie, no, kupiłam fajne balony i je wszystko tak udekorujemy. Tu Pawełek robił kartkę dla taty na urodziny, ale nie wiem, gdzie ją położył. Mówi, że wyrzucił do śmieci. Więc niestety. Robimy burger. Robimy burgery z Halo Fresh. Tutaj z barbecue sosem na to pójdą cebulka. To jest przygotowany sos barbecue i sos taki z musztardy i to idzie między bułki. Będzie super. Moi mili, powiem tak. Troszkę się zmartwiłam. Odebrałam Dawida z biegania. No i co? No i przedłużyli widocznie dużo osób. Już od jakiegoś czasu ten Walmart pick-up robi, że przedłużyli i zawsze było tak maksymalnie do 8. Walmart był chyba 8 wieczorem. Walmart był chyba do północy. Wiem, że w pandemii był troszeczkę krócej, bo ludzie mniej wychodzili, ale pick-up na
groceries, czyli na zakupy był do godziny 20. No słuchajcie, ja teraz zobaczyłam, że dzisiaj zamówiłam chyba dopiero o 16 czy 17. Patrzę, mam dostępną, oni się czasami mylą, ale mówię, mam dostępną godzinę 21 do 22, ostatnia godzina, no to widocznie przedłużyli. Mówię, dobra, jadę dzisiaj, no bo wiecie, Jamesa urodziny, 50. Mówię, zamówię tort. Jedyną wadą tej aplikacji, słuchajcie, jest to, że ja mówię do babki, niech mi da do przodu tego torta, co zamówiłam. A ona mówi, a jakiego torta? Ja żadnego torta nie widzę. No, słuchajcie, i tort z takim fajnym czekoladowy, z tym tak jak takie pączki amerykańskie z Boston Cream, z tym takim żółciutkim budyniem. No i chciałam już ten tort mieć, a jutro będę musiała pojechać do Jewela tutaj. No ja specjalnie, słuchajcie, odbiór z dzieciakiem, bo mi zasnął w tle, bardzo dobrze o to chodziło. Zasnął mi specjalnie z dzieciakiem odbiór o 10 wieczorem, między 9 a 10, zaraz po Dawida piłce. Dawida tylko podrzuciłam 9:30, a ja szybko do Walmartu, nie? Kocyk do Pawełka, już przebrany, wszystko. I najważniejszej rzeczy, wedle której jechałam, czyli torta, nie mieli. No, wracając do aplikacji, właśnie to jest ten jeden błąd, że oni mi przysłali, że mają jakieś substytuty, ale na przykład substytuty mieli wody. Woda zamiast woda słodka cytrynowa, no to wodę pomarańczową. I ja zawsze klikam, że tak, 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 chyba żeby mi chcieli dać coś, na przykład chipsy zupełnie innego rodzaju. No ale tu tak na ten tort liczyłam i właśnie w tej aplikacji nie pokazuje, że torta w ogóle nie ma. No więc ja pokazuję, patrzę na tą aplikację, pokazuję i mówię, o, tutaj mam tort, wchodzę w tą aplikację, piszę, że tort jako jedyna rzecz była niedostępna. No, a tak jakoś nie tak dziwnie, mówią tylko o substytutach, ale że coś nie jest dostępne, to ja nigdy nie widzę przed odbiorem. Tylko później czasami się to patrzę i mówię, kurczę, chyba brałam marchewki, albo kurczę, chyba brałam to. I nagle nie ma czegoś, więc patrzę, czy było to dostępne, czy po prostu przypadkowo ktoś mi tego nie włożył, do koszyka, a mnie za to skasowali. No, tak więc tyle w temacie. Ja lecę do domku, znaczy lecę, jadę, muszę całą kuchnię posprzątać, bo od tych burgerów, od tego wszystkiego, z tego Hello Fresh, to dzisiaj mam trochę tam jest bałaganu, więc no muszę to posprzątać, no i zabiorę się, no bo mąż przyjdzie koło północy, to już chcę mu po prostu wszystko przygotować. Chcę mu popowieszać ładne dekoracje, no bo jak nie chce nic, nie chciał nawet iść do restauracji. Kupiliśmy mu tylko tą matę. Miał jeszcze sobie krzesło do ofisu kupić, no ale to też tak, raz chce, raz nie chce. Tu ogarniam kuchnię, jak widzicie, bo na razie jest po prostu mes. Tu pakuję lunch do chłopaków, czyli snaki. Oni nie chcą chleba, jak już to takie bułeczki właśnie mleczne, więc to im pakuję, różne chrupki, typu takie chrupki kukurydziane polskie, krakersy, bo jeżeli mają kupować w szkole i tak nie jedzą żadnego sandwicha, bo tylko jedzą, wiecie, takie krakersy, do tego woda, ta słodka, no to nie będę ich zmuszała, żeby jedli chleb, bo i tak przyniosą do domu.
Ja jestem nocny Marek, ale możecie sobie wyobrazić, jak w Walmarcie byłam o 9:30 wieczorem, 21:30, to o której ja to wszystko robię. Także ledwo żeśmy zdążyli na przyjazd Jamesa z pracy koło północy. Kuba mi trochę pomógł z zawieszaniem tych dekoracji, później musiał iść do spania, bo już było po 11, więc jakoś razem daliśmy radę, no ale był to długi, długi wieczór, powiem szczerze. Kupiłam właśnie takie 5-0 dla Jamesa baloniki, te były akurat dmuchane normalnie, nie na hel. Już pół do 12, za chwilę James przyjdzie, więc ostatni wgląd na to. Więc tak zrobiłam, moi mili. Jednak wskoczyłam do góry, bo tutaj ginęły te, one trochę giną tutaj te spiralki, ale no zrobiłam mu tak, jak się robi w ofisach, prawda? Trochę z góry ładnie, balony. Tutaj to też trochę ginie, ale boję się wchodzić na ten stół, bo on jest taki troszkę kołysze mi się, więc nie chcę złamać nogi. No, więc myślę, że delikatnie, ładnie. Zaraz Wam pokażę, co zrobiłam tu. Później przeniesiemy te balony i będziemy sobie zdjęcia robić. Zawsze robimy tutaj w kuchni. Teraz sobie pomyślałam, że będziemy tutaj zdjęcia robić. Tylko dołożę właśnie drugi balonów, zobaczcie. Drugich balonów tutaj poprzywierzałam trochę, żeby tego było widać. Tutaj też 50 przywiesimy i będziemy sobie tutaj robić po prostu zdjęcia, nie? Także nogi nie troszkę, ale nie o to chodzi. Tylko o sam, o to, żeby po prostu, no, było fajnie. Tak więc tak. Albo wiecie, co myślę? Na ten czas wezmę do ofisu, żeby tak wyglądało na bogato. Myślę, że wezmę tutaj. No nie? Tutaj te dwa będą lepiej wyglądały chyba. Tak właśnie na bogato. Tu ma swój laptop, nie chcę mu, słuchajcie, psuć tego, co on tutaj potrzebuje. Co ma? W każdym razie tu jest ten prezent, tu mu tą matę, kupiliśmy parę jeszcze innych rzeczy, karteczki od nas. No i tak, mam nadzieję, że będzie zaskoczony. Patrzcie, spojrzałam, mówię, co to za kij wystaje, a na dole leżała nasza flaga. Musiałam ją wziąć do domu, nie wiem w ogóle, czy to jest ułamane, czy po prostu zgięte, ale trzeba będzie kupić nowe w takim razie. Zwinę to ładnie. Moi mili, już piątek. Mieliście ten film mieć, tak jak mówiłam Wam wcześniej, w piątek. No ale niestety dzisiaj miałam wolne z czwartku na piątek,
W czwartek porobiłam te wszystkie dekoracje, które Wam pokazywałam dla Jamesa. On przyszedł o północy, bardzo był zaskoczony tym. Żałuję, że tu gdzieś nie miałam kamery, żeby zobaczyć, jak on zareagował. Ale w piątek miałam to wrzucać, bo jeszcze w piątek miałam wolne właśnie, na spokojnie. On do pracy, chociaż ma 50, nawet mówił, o, mam nadzieję, że nikt nie wie, bo on taki jest, że nie chce, żeby ludzie wiedzieli, żeby mu składali życzenia i w ogóle, tak się krępuje ogólnie. Więc nie wiem, czy po mnie widać, ale nie zgrawałam dzisiaj vloga, bo spałam 11 godzin. Albo 10. 10 chyba. Widocznie potrzebowałam tego snu, bo wczoraj położyłam się o 1:00, więc James zdążył to zobaczyć, przyszedł, pogadaliśmy trochę. No i ja zasnęłam z telefonem w ręku znowu. Praktycznie, no bo jeszcze tam coś miałam, o, wiem co miałam zrobić. Miałam budzik sobie nastawić i nawet nie zdążyłam, od razu usnęłam. I słuchajcie, wiem, że się obudziłam chyba o 6 czy 7 rano. Słyszałam, jak Dawid wychodzi, później znowu zasnęłam. Byłam tak wykończona, nigdy tak dużo nie spałam, że w sumie obudziłam się, patrzę, jest po 11 rano. A chciałam dzisiaj właśnie Jamesowi zrobić niespodziankę, w sensie, no, że będę się cały dzień dzieckiem opiekowała, no bo mam wolne, tak? Więc jak wstałam o tej 11, nie zrobiłam nic po prostu, bo on za 2 godziny już przyszedł do pracy. Lunch mu wydała mi tylko tyle. Z Pawełkiem cały dzień, aż chłopaki nie przyszli ze szkoły do domu. Wykąpałam się tylko i właśnie zastanawiam się, mówię, o, 11 godzin, że tak mi się chciało spać. I czasami człowiek od przespania też źle wygląda. I na początku, jak się obudziłam, to wyglądałam źle i w ogóle źle się czułam. Czułam się taka przespana, że tak powiem. No tak, jakbym była prawie, że chora. No a teraz spojrzałam w lustro, mówię, o Boże, nawet dosyć fajnie. Mówię, tak nawet dobrze, może mi tego snu potrzeba było. No, w każdym razie taka historia, że James jeszcze tego nie otworzył. Czeka właśnie na sobotę, żeby przy nas te wszystkie prezenty otworzyć tutaj. Chłopaki mu kupili, chcieli mu najpierw kawę ze Starbucksa, ale on przestał pić kawy i tylko pije herbatę. Takie ma takie, wiecie, czasami się zakłada jakieś cele, różne inne, cudawianki, no i on właśnie tym już od miesiąca nie pije kawy. No ale lubi te swoje orzeszki, więc chłopaki mu tutaj kupili, postawili mu przy tym orzeszki ziemne na 50. No a jutro w sobotę będziecie mieli z tego też vlog, weźmiemy i pójdziemy do jakiejś restauracji, do jakiej to jeszcze nie wiem, bo jeszcze nie zabukowałam, bo co się tego chłopa pytam, to nie, ja nie chcę, to jest ten, ani słodkiego nie lubi, lubi mięso, ale o nie, bo to będzie za drogo, ja mówię, no normalnie chodzimy do restauracji, no weźmy, pójdźmy do jakiejś porządnej, gdzie zostawię z 200, ale w piątkę się wszyscy najemy i nie będziesz patrzył, że o, to tyle kosztuje, czy tyle kosztuje. Tak więc i tak źle, i tak niedobrze. Więc on nie lubi żadnych takich, wiecie, imprez ogólnie. Jak już jest impreza, jak była moja 40, on się rozkręca. To nie jest tak, że... Ale jakbym mu zrobiła surprise party, żeby znienacka wyskoczyć i powiedzieć surprise, ale byłby zły na mnie. Słuchajcie, on nie jest takim typem człowieka, nie lubi nawet... No. Ja będę się, kochani, z Wami żegnała. Dzisiaj ten vlog będziecie mieli w nocy, mojego piątku, czyli w sobotę rano. Każdy może sobie przepatrzeć, kiedy chce. A ja Was zapraszam na kolejny odcinek już niebawem. Dzięki, bye!